Hej wszystkim! Chyba mój kanał już słynie z tego, że jest tutaj bardzo dużo losowania i w ogóle losowości. Także, no cóż, przychodzę z kolejnym odcinkiem z losowania, ale tym razem jest to jeden pomysł od Was i pamiętacie, jak tydzień temu robiłam odcinek właśnie wykorzystując Wasze pomysły z Instagrama, tak tutaj również wykorzystałam kolejny. No i już Wam mówię, od kogo jest ten pomysł. Martyna9 napisała: film, w którym byś losowała na karteczkach dwa kolory i byś musiała użyć farb i tych odcieni na płótnie. W jednym z filmów, gdzie przekształcałam mój stary obraz w nowy, bardzo mi się to spodobało i pomyślałam, że mając taką ograniczoną paletę, gdzie mamy tylko dwie farby. Jeszcze dodam, że użyjemy białego do rozbielenia, w razie czego, tak to będzie taki dodatkowy bonus, ale mając dwa kolory zrobimy coś, co może będzie fajnie wyglądało i nie musi być to realistyczne, tylko to, co będę po prostu czuła. Także sięgam po moje pudełko z farbami Liquitex, mam nawet tutaj je podpisane, znajdują się właśnie tutaj, nie będę robić karteczek, tylko po prostu wylosujemy którykolwiek kolor, wszystkie są takie same. Wyjęłam białe, bo z białego będziemy też korzystać i myślę, że wylosujemy już pierwszy kolor, żeby nie przedłużać. Może ten. I może sprawdzimy od razu? Albo nie, odłożę go i zobaczymy połączenie kolorystyczne. Dobra, i teraz drugi. No tutaj jest zdecydowanie mniej odcieni niż kiedy losuję markery. Ale dobra, mam tutaj jeden kolor, a drugi, gdzie ja go położyłam, gdzieś tutaj na półeczce, dobra. I jest drugi, czyli mamy dwa i ja tu chyba już widzę jakiś żółty. Nie, to jest pomarańczowy. Tak? Cadmium Orange Hue, czyli mamy pomarańczowy odcień i drugi to jest zielony odcień. Ale fajne! To mi się podoba. Są takie trochę, bym powiedziała, letnie. Można chyba tak. Chyba można to zaliczyć do letnich kolorów i na szczęście są w miarę całe, więc myślę, że powinno nam starczyć, ale nie będę również wykorzystywać jakiegoś dużego płótna, tylko sięgniemy po mniejsze, bo mam ich tutaj trochę w swoim asortymencie. Także jestem naprawdę zadowolona z tego, co mi się wylosowało i jeszcze nie mam pomysłu, ale zaraz coś wymyślimy i będziemy malować. A jeżeli spodoba Wam się ten film i chcecie wiedzieć więcej, to zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału, aby nie ominąć żadnego z nich i być zawsze na bieżąco. Na dole jest taki czerwony przycisk subskrybuj. Tutaj nie mam czerwonego, ale jest pomarańczowy. Dobra, to lecimy z moim wymyślaniem i używaniem tych kolorów oraz białego. A no i dziękuję Martynie za przesłanie mi swojego pomysłu na Instagramie. Na samym początku, kiedy patrzyłam na te kolory w opakowaniu, czyli na te etykietki, które wyglądają jak te kolory na żywo, to znaczy tak powinny wyglądać, to myślałam, że jednak one nie będą zbyt dobrze ze sobą wyglądać, no bo te odcienie jakoś delikatnie mi się ze sobą gryzły, chociaż na sam początek wydawało się, że będzie dobrze. Nie robiłam sobie wcześniej żadnych swatchy i poszłam na żywioł. Jak widzicie, przygotowałam sobie takie stanowisko razem ze sztalugą taką stołową i postawiłam deskę malarską w formacie chyba 30×40. Nie chciałam używać takiej maluteńkiej, ale jednak już trochę większą. No i skoro deska, to będzie zajmować mi zdecydowanie mniej miejsca niż miałabym brać płótno. Zaczęłam oczywiście od tła i wypełnienia go jasnym kolorem i tak jak Wam mówiłam, do tego obrazu używam również białego, bo bez białego myślę, że tutaj byłoby niezbyt ciekawie. Takie pastelowe kolory jak najbardziej do mnie przemawiają i rozbieliłam sobie kolor ten pomarańczowy, czyli Cadmium Orange Hue, który właśnie wydawał się być bardzo taki, że tak bym powiedziała, rażący w oczy, ale kiedy go położyłam już na talerzyk, no to on był taki pomiędzy pomarańczowym a czerwonym, coś takiego jak pomarańcza, ale taka bardziej czerwona, nie coś takiego jak jest na opakowaniu, co widzieliście wcześniej. I kiedy go rozbieliłam, to powstał mi taki piękny odcień różowego. Od samej góry dodałam jaśniejszy, natomiast schodząc w dół przeszłam już do ciemniejszego, dodawałam więcej tego pigmentu pomarańczowego. Naprawdę bardzo, bardzo mi się to podoba i już z chęcią zostawiłabym to tak z samym tłem, bo no nie miałam też za bardzo pomysłu na to, co by tutaj zilustrować. Myślałam na samym początku nad jakimś, nie wiem, morzem, falami, bo jest tutaj taki, ten zielony jest właśnie taki bardziej pod turkus podchodzący, tylko ciemny. A ten pomarańczowy zawsze, wiecie, jakoś tam się rozbieli, można dodać piasek czy cokolwiek. No ale kiedy rozbieliłam, wyszedł różowy. I do tego stworzyłam białym kolorem chmury, no bo tak jak Wam mówiłam, ten biały tutaj już wstawiłam do naszego wyzwania. Bez niego nie byłoby to zbyt piękne, dlatego że kiedy pomieszałam obydwa kolory, czyli ten pomarańczowy i zielony, to wyszedł mi niezbyt piękny odcień brązu, wiecie, taki brudny, no gdzieniegdzie też go nałożyłam na płótno, ale no nie jestem do końca zadowolona, bo jednak to zdecydowanie pobrudziło mi pracę i chciałam ją tak przytrzymać w takich bardziej pastelowych, żywych, czystych odcieniach, co no jak będziecie mogli zobaczyć, nie do końca mi się udało, ale to też dlatego, że chciałam jednak uzyskać trochę ciemniejszy odcień niż mam nałożony. Tak. No dobra, ale teraz powiem Wam co nieco o tym, co dzisiaj maluję. Wybrałam sobie taki, w sumie inspirując się trochę Pinterestem, bo przeglądałam sobie tak, żeby się czymś zainspirować, poszukać jakiegoś natchnienia, to natrafiłam na takie zdjęcia z kwiatami w rękach na tle właśnie nieba. I sama zrobiłam zdjęcie mojej dłoni, tyle że nie trzeba było już na tle nieba, tylko no, po prostu na tle pokoju, nie wychodziłam i malując to całe tło jako niebo improwizowałam. Chciałam, aby na dole było więcej chmur, żeby ta dłoń, którą będzie widać raczej przedramię z dłonią, było bardziej widoczne, bo jednak będę stosować również ten pomarańczowy, rozbielony, żeby to się jakoś za bardzo nie zlało, a głównym elementem, głównym przedmiotem na moim obrazie ma być róża. I różę zdecydowałam zrobić się całościowo w odcieniu zielonym, czyli już Wam to przeczytam, jak on się nazywa. Falocyanine Green. Falocyanin Green. Nie mam pojęcia, dajcie mi znać na dole w komentarzach, jak się to czyta, bo no ten wyraz jest naprawdę długi. Jest to właśnie taki odcień, bardzo ładny, turkusowo-zielony, nie taki jak na opakowaniu, tylko zdecydowanie ładniejszy. I miałam obawy, że będzie on taki typowo zielony, taki jesienny, brudny, ale okazało się finalnie, że jest naprawdę super. I kiedy się go rozbieli, uzyskamy naprawdę piękne odcienie, jakieś takie morskie, miętowe, turkusowe, generalnie bardzo pasują do tego różowego, czyli pomarańczowego, rozbielonego. No genialnie to wygląda. Jedynie kiedy malowałam, to zapomniałam jak to jest, gdy są te takie etapy. Najpierw malujemy, dobra, wydaje się to być fajne, ale później zaczynamy kolejny etap i już nam się nie podoba. Jest okropne, brzydkie. No nie chce się dalej po prostu malować. To jest w sumie tak jak z gwaszem, z akrylem, zawsze jest coś takiego i tutaj nie należy się poddawać, tylko dalej brnąć i nakładać kolejne warstwy i kolejne. Ja trochę powiem Wam, że się delikatnie poddałam, bo już totalnie nie miałam siły, szczególnie, że właśnie malowałam to, kiedy było 32 stopnie na dworze. W tyle czasem będziecie widzieć też wiatrak, który włączyłam w trakcie, bo już totalnie nie mogłam. No i też nie włączałam lamp, więc to jest naprawdę duży plus, było w miarę widno. Także taki kadr macie przez cały film. Może nie jest idealny, ale chciałam Wam pokazać, jak to maluję. Także jeśli chodzi o moje podejście do tego obrazu, to głównie starałam się, aby ten odcień pomarańczu rozbielony był na większości, a róża wybijała się na tym tle, tym swoim pięknym turkusowo-ciemno-jasnym kolorem, całościowo razem z płatkami. Oczywiście nie mogło zabraknąć też nierozbielonych odcieni, więc ten pomarańczowy nałożyłam na paznokcie, tak totalnie z tubki. No i na dosyć sporo obszarów nałożyłam również ten ciemny zielony, zresztą będziecie widzieć w takie najciemniejsze miejsca. Starałam się również jeszcze bardziej dodać tej głębi i pomieszałam obydwa kolory, uzyskując ten taki dziwny brązowo, jakiś taki no nieciekawy odcień i starałam się włożyć go tam pomiędzy dłoń a różę, żeby właśnie było więcej cienia. No ale tak jak teraz patrzę, to nie wygląda to chyba zbyt fajnie. Mając tylko do dyspozycji te dwie farby, no i biały, nie było to zbyt proste, chociaż jeżeli mamy dwie farby, a jeżeli mamy na przykład dwa markery, to jest zdecydowanie łatwiej, kiedy mamy farbę, bo możemy mieć naprawdę tych odcieni multum, a kiedy mamy taki marker, no to no już jest troszkę ciężej. I również szkoda, że mając te dwa kolory farb, nie mogłam uzyskać jakiegoś takiego naprawdę super odcienia. Musiałam się zadowolić tym, co jest pojedynczo. No ale jest to wyzwanie, na tym to polega. Trzeba tutaj sprostać temu, co mamy i wykorzystać jedynie tylko to. No i w sumie tak patrząc na to, co mi wyszło, wcale nie jest aż tak źle. Jak się przymruży oczy, jest lepiej. To na pewno. Ta róża wygląda bardziej malarsko, ale nawet mi się podoba. Nie jest źle jak na to wyzwanie. Generalnie moje odczucia po malowaniu są takie same jak ostatnio, kiedy nagrywałam Wam przerabianie mojego starego obrazu. Naprawdę, to jest tak relaksujące, że można by było jeszcze malować i malować, bylebyśmy byli zadowoleni z tego, co nam wychodzi, a nie cały czas myśleli, ojejku, jakie to jest brzydkie, jak to już skończyć, to nie może wyglądać dobrze. Ale generalnie jestem zadowolona z tego losowego wyboru kolorów. Naprawdę fajne mi się trafiły, bo mogło być zdecydowanie gorzej i mogliśmy uzyskać jakiś jesienny albo brudny obraz, a tak to mamy zupełnie letni i to połączenie kolorów jest naprawdę ok. Według mnie jest super. Okej, i w dzisiejszym filmie to już wszystko. Napiszcie mi, co sądzicie o moim obrazie, gdzie wykorzystałam jedynie tamte dwa kolory, które wylosowałam na początku, oraz biały, i czy Wy może weźmiecie udział właśnie w takim wyzwaniu. Jeżeli tak, to koniecznie podzielcie się efektami na Instagramie, oznaczając mnie na zdjęciu. Ja z chęcią zawsze patrzę na Wasze prace. Ja już kończę, bo trochę tutaj mi jest gorąco. My widzimy się już w kolejnym odcinku w środę o 15:00 i w sobotę o 9:00, więc do zobaczenia i pa!